Siemaneczko, z tej strony Wydra i w dzisiejszym odcinku będę Wam prezentował nowego boksika od Los Vape'a, tak naprawdę Skłonka, Centaurusa, Questa, BF Kita, więc zaczynajmy. Okej, więc mamy naszego pacjenta właśnie tutaj, ekranik, cała elektronika, to jest to wszystko to samo jak Telema Quest, Cyborg i Gruz. Więc tutaj jest ten Quest Chip 2.0 od Lost Vape'a. Nic się niczym nie różni, tylko designem. Troszkę droższy jest ten secik, bo jest w okolicach, w zależności od stron i od sklepów. U mnie ten cały secik kosztuje 479 zł i myślę, że to jest jakby najlepsza cena na tego boksika. Może gdzieś tam jest indziej. To jest też na pewno premiera tego boksa w Polsce, bo on teraz jak go nagrywamy, to ma już jakieś 4 dni, więc 4-5 dni. Co tam jeszcze? 100 W, zasilany na ogniwa 18650, 2.0700 i 2.1700. Tak dobrze powiedziałem? Tak, tak dobrze powiedziałem. 100 W maksymalnie i cała elektronika taka sama jak jest w Quest Chipie, czyli nic się tu nie zmieniło, nie możemy ustawiać na razie tapety, możemy ustawiać sobie użytkowników, dostosować sobie do gór swoich, jak mamy ich więcej. No i co jeszcze? I fajnego kapa też, jak tutaj właśnie Wam pokażę, z logiem Centaurusa. Tutaj nie wiem, czy sobie zauważycie. Ciach. Jest wygrawerowany. Na srebrnym tego tak mocno nie widać, jest jeszcze czarny kolor. W ogóle teraz, w tym momencie, na ekranie widzicie sobie też różne kolory, które są dostępne w tym modelu. Ale też nie wszystkie dostępne będą w Polsce, ponieważ Polska zawsze jest najgorsza i dostaje to, co po prostu im zostanie. Przejdźmy sobie też do wyglądu panelu przedniego. Jak to wygląda? Panel przedni, malutki ekranik, cyk. Możecie sobie zobaczyć, jak ten ekraniczek wygląda. Trzy standardowe przyciski, czyli plus, enter, jakby można powiedzieć, i minus, i typu ładowania typu C. Już w tym boksiku. To jest też chyba pierwszy skłon, który ma ładowanie typu C. No bo jest też najnowszym skłonkerem. Wszystko zrobione bardzo solidnie, nie ma żadnych skrzekotania, ta buteleczka się nie wysuwa. Zalewamy też ją od dołu na gwincie. Tak jak było tutaj właśnie ten pierwszy gwint, to jest od baterii, to jest od buteleczki skłonka. I co można o nim powiedzieć jeszcze? Fajny design, fajna skórka, jak to Lost Vape zrobił fajny sprzęcik i nie można na nim narzekać. Ja bym się pozbył troszeczkę tego takiego niby karbonu z tyłu, bo to taki, a może to pasuje, no to już wedle gustu. Mówię o tym karboniku, nie? O tym karboniku, więc to już gusta i guściki. Jak wygląda nam cała baza w tym e-papierosiku? Tutaj Wam pierw pokażę z rączki, a później Wam pokażę zbliżenia. Baza jest, to jest jedno singlowiec, dosyć duża. Fajne zastosowanie jest to, że ma airflowy jakoś poprowadzone dziwnie, strasznie od dołu. Jak na przykład przelejecie skłonka, to też nie wypłynie Wam poza atomizer, ponieważ kap też ma takie jakby dzióbki w środku, nie? Więc tutaj naprawdę spoko. No, szkoda, że nie jest dualem, ale też to mu wybacza bardzo dużo, że fajnie się z niego pali. Naprawdę jest fajna chmurka, jak wrzucicie na przykład taką grzałeczkę jak ja 017. I zalejecie sobie, weźmy próbnego bucha i zaraz przejdziemy do recenzji, co ma w środeczku. I patrzmy teraz, jak to wygląda z pierwszego buszka. Chmurka jest naprawdę, naprawdę solidna. Jako z jednosinglowca palę na 50 W, bateria 41% i 0,17 ohma grzałeczki. Już wykonałem 429 buchów od kupna tego e-papierosika. Walory smakowe bardzo fajnie oddaje, nie spłaszcza tego wszystkiego. Co jeszcze? Oczywiście akumulator też jest chłodzony tutaj trzema dziurkami takimi wentylowanymi. No, wentylacją taką tutaj, trzy dziureczki do akumulatora, żeby się nie zagotował nam. Sygnowanie też jest tutaj na tym pierścieniu. Typowe wstawki Lost Vape tutaj u góry, jak możecie sobie zauważyć. I tutaj Centaurus, szkoda, że nie DNA, ale po prostu byśmy musieli zapłacić około 1000 zł za DNA, więc tutaj cieszmy się, że jest Quest i fajnie, każdy może sobie spróbować tego papierosika, jeżeli będzie chciał wydać takie pieniążki na ten secik, więc przechodźmy teraz, co znajduje się w pudełeczku. Zaczynając tak, od papierologii, czyli karta nasza gwarancyjna, ciach, później jest instrukcja obsługi, jak to wszystko wygląda,
które nikt oczywiście nie czyta, no bo w sumie wszystko jest na YouTubie, właśnie takie poradniki jak moje. Tu są akurat uszczelki i też piny główne, śrubki do atomizera, przejściówka na bateryjkę 18650, żebyśmy mieli jakby co na przejściówce. Druga buteleczka już zabudowana, też dosyć miękka i 9,5 ml, jeżeli chodzi o to, z kapem. Pustnik zapasowy w przezroczystym kolorze i kabelek typu C do ładowania, dosyć troszeczkę dłuższy, prawie jak to moje drewienko. Więc to wszystko, co się znajduje w środku.